Dzień dobry, witam bardzo serdecznie kolegów hodowców, moi drodzy. Dzisiaj jak gdyby na tym filmie druga część związana z okresem pierzenia u gołębi pocztowych. Na dzisiejszym filmie chciałbym temat przeanalizować w sposób taki bardziej profesjonalny, a czykolwiek będę się wspierał, czy, czy tutaj swoje wypowiedzi opierał w zasadzie w dalszej części tego filmu na artykułach takich, Specjalistycznych, że tak to ujmę, osoby, które te artykuły napisały na internecie. Są to lekarze weterynarii, także wydaje mi się, że źródło informacji dosyć ciekawe, dosyć cenne. Jak widzicie, u mnie gąbki aktualnie wykonują sobie trening. Jest godzina 8:30. Jest piękna pogoda, piękny poranek około 1,5 stopnia. No ale już mamy połowę października, tak więc po prostu u Was zapewne również te temperatury w nocy są zdecydowanie niższe. U nas tak właśnie jest. Za dnia jest do plus, że tak powiem, 20 stopni. Co prawda w słońcu, natomiast noce już są zdecydowanie zimniejsze. Tak więc, żeby nie przyciągać zbędnie tutaj filmu, zapraszam do dalszej jego części. Także zaczynamy. Moi drodzy, tak więc przegląd najważniejszych chorób zaburzających pierzenie gołębi pocztowych. Jest to pierwszy artykuł, który chciałbym Wam e, przedstawić. Ja postaram się w miarę możliwości tutaj nadążyć z czytaniem tego artykułu, żeby Wam ułatwić tutaj zrozumienie, co jest tutaj zawarte. Natomiast, jeśli Wy we własnym zakresie będziecie chcieli, możecie zrobić sobie na filmie stop klatkę i możecie sobie wówczas na spokojnie przeanalizować całość artykułu, który Was zainteresuje. Tak więc, zaczynajmy. Pióra u ptaków są jedną z najważniejszych cech ptaków i są wyborem, wytworem na skórka u ptaka. Osadzone w skórze pod kątem ostrym wyrastają pasami na całym ciele. Spełniają kilka funkcji. Przede wszystkim dostarczają izolacji, temperatura ciała. Większości ptaków jest utrzymywana na poziomie około 40 stopni Celsjusza. Chronią również ptaki przed światłem UV, odgrywając dużą rolę podczas lotu, umożliwiając manewr ciałem. Do latania służą długie, sztywne pióra, zwane lotkami, oraz pióra ogona, zwane sterówkami, które służą do utrzymania równowagi i sterowności. Pióra są bardzo podatne. Na uszkodzenia, dlatego każdy gołąb co najmniej raz w roku musi wymienić stare pióra na nowe w procesie pierzenia. Pierzenie u ptaków polega na wypchnięciu starych piór przez pióra nowej generacji. Może obejmować całość upierzenia lub jej część. Pierwsze w życiu. Pierzenie ptaka, które rozpoczyna się wkrótce po opuszczeniu gniazda, to pierzenie... I widzicie moi drodzy, popełniłem błąd, bo nie jestem w stanie nadążyć z tym czytaniem, ze względu na to, że to są bardzo drobne, małe literki. Musicie sobie, zoro, wybaczcie, zrobić stopklatkę w tej pierwszej części artykułu. Myślałem, że troszeczkę to będzie inaczej, ale lećmy dalej. Tabela pierwsza statystyka chorób zaburzających pierzenie na 100 przypadków przyjmowanych ptaków do mojej przychodni z problemami pierzenia w latach 2014-2015 choroby wywoływane przez pasożyty to jest we, przepraszam choroby wywoływane przez pasożyty wewnętrzne przewodu pokarmowego to jest 40%, to jest bardzo dużo jak widzicie. Choroby metaboliczne 20%, choroby wirusowe 15%, zaburzenia hormonalne 10% i inne przyczyny 15. Jak widać z powyższej tabeli największym problemem w trakcie pierzenia gołębi pocztowych są choroby pasożytnicze przewodu pokarmowego prawie 40% przypadków. Sytuacja ta jest związana z brakiem świadomości hodowców i niestety, tak jak wspomniałem, musicie zrobić, wybaczcie stop klatkę zrobić. Zdeformowane pióra, tutaj na zdjęciu widzicie u Gołębia silnie, zarobaczonego glistami. Zobaczcie, co powoduje u Gołębia glista. Yy, jakie konsekwencje są po prostu w pierzeniu? No, to jest tragedia po prostu. I czytamy w przypadku askaridiozy, rysunek pierwszy. Dochodzi do bardzo silnego zatrucia organizmu toksynami wydalanymi przez glisty. Toksyny te silnie niszczą komórki wątrobowe, dzięki czemu zostaje bardzo upośledzona przemiana białkowa i zostaje wstrzymana synteza włókien keratyny. przepraszam. Które potrzebne są do budowania pióra. Do tego glisty pochłaniają ogromną liczbę składników pokarmowych potrzebnych do budowy pióra. Gołębie zarobaczone tworzą pióra z przewężeniami w postaci prążków głodowych. Pióra się często łamią i są odbarwione. W ciężkich przypadkach inwazji glisty obserwujemy wodniste biegunki, brak łaknienia. Czyli brak chęci do karm, spożywania karmy, niedokrwistość, utratę sił i wychudzenie. Zwinięte w kłębek glisty początkowo powodują zaparcia u gołębia, a później stopniowo narastające objawy niedrożności jelit. Może dojść do nagłego zgonu w wyniku pęknięcia jelit przez zwinięte w kłębek glisty. Tutaj macie zdjęcie kapilarii yy, pod mikroskopem tutaj yy, myślę, że, te, te, że tak powiem to dużo, te duże ziarno które jest na, 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 na ekranie widoczne to jest właśnie ta kapilaria yy, przy kap piłarioge podobnie pióra też są bardzo stabil słabej jakości jak przy glistnicy u gołębi obserwujemy w postaci ostrej no i widzicie no nie zdążyłem wybaczcie musicie zrobić, zrobić stop klatkę jeśli jesteście jeśli chcecie doczytać do końca wybaczcie u dorosłych osłabionych gołębi pojawia się yy, blednięcie tęczówki i spadek wagi nawet poniżej 50% bardzo częsty bardzo często przy silnej kapilariozie obserwowałem gołębi, które całkowicie wstrzymywały pierzenie. Dochodzi tutaj bardzo często do wypadania na wpół rozwiniętych związków piór. Proces ten związany jest z bardzo silnymi zaburzeniami przyswajania składników odżywczych. Duża część składników pokarmowych tracona jest w postaci <sighs> biegunka w przebiegu kokcydiozy. Tutaj macie zdjęcie, jak to wygląda. Przy oksydiozie podczas pierzenia wygląd ptaków jest zbliżony do tych przy kapilariozie. Dochodzi też wtedy do dużej utraty składników pokarmowych potrzebnych do budowy piór. Dosyć często obserwujemy tutaj charakterystyczne odbarwienie brązowy, brązowych piór u gołębi płowych bądź rudych. Pióra te tracą intensywną brązowo-czerwoną barwę i stają się brudno-szare. Proces ten związany jest z niedoborem witaminy B12 i jonów kobaltu. Kobalt tworzy helaty metali w piórach i odpowiedzialny jest za czerwo, czerwone wybarwianie piór. Kokcydia mają bardzo... Wysokie zapotrzebowanie na witaminy z grupy B i kobalt. Najlepiej widoczne jest to u czerwono wybarwionych papug. Do zachorowania na kokcydiozę dochodził 15% młodych gołębi. Pojawiają się biegunki, niekiedy krwotoczne, brak łaknienia, ubytek wagi i tak dalej. Musicie koledzy wybaczcie doczytać. Tutaj macie cysta piórowa. I czytajmy, jeśli chodzi o pasożyty zewnętrzne, to pewne znaczenie mają tutaj piurojady, świeżbowce i ptaszyńce. Piurojady i ptaszyńce drażnią ptaki, przez to ptaki się iskają, dochodzi do uszkodzenia nowych, wyrastających piór. Piurojady dodatkowo wygryzają liczne ubytki w piórach i zakłócają proces pierzenia. Zakażone ptaki w gwałtownie. Czyszczą sobie pióra, pasożyty te łatwo zaobserwować gołym okiem. Bardziej pro, y, problematyczne są świeżbowce. E, pasożyty te drążą w skórze, drobne kanaliki uszkadzają brodawki piórowe. Z uszkodzonych brodawek piórowych wyrastają często rozwodnione lub rozstrojone, słabo rozwinięte pióra, albo tworzą się cysty piórowe. To zdjęcie powyżej, które widzieliście. Cysta piórowa, czyli rysunek numer dwa. To torbiel mieszków piór. Przypomina ona pęcherz wypełniony związkami nierozwiniętych piór. W początkowym stadium inwazji świeżbowców zmiany ukryte są pod gęstym upierzeniem. Pierwsze widoczne objawy występują między palcami, następnie rozprzestrzeniają się na całe nogi w postaci grubych, gąbczastych wapienno-szarych narośli. W dalszej kolejności atakowane są inne okolice ciała. Na skórze obserwujemy białe rogo w w w Ciejące strupy, jeśli chodzi o choroby wirusowe, to największe znaczenie ma tutaj cyrkowirusa, infekcja rotawirusami. W przypadku infekcji rotawirusami dochodzi do zatrzymania pierzenia na skutek silnego osłabienia organizmu z powodu silnych biegunek. Bardzo często przy zakażeniu cyrkowirusem PICV obserwujemy, Silne zaburzenia pierzenia. Początkowo wyrastają pojedyncze niedorozwinięte związki pióra podczas okresu pierzenia. Z każdym kolejnym pierzeniem zaburzenie to jest coraz silniejsze. Aż w sytuacjach ekstremalnych obserwujemy prawie gołe ptaki z delikatnym puchem. Musicie zrobić stop klatkę. Nie doczytałem, wybaczcie. W przypadku chorób bakteryjnych warto tutaj zwrócić uwagę na dwie choroby, kolibakteriozę oraz zakażenia paciorkowcami i gronkowcami. Kolibakterioza to zakażenie szczepami E. coli. Jest to naj... Częstsza przyczyna biegunek u gołębi w Polsce. Przy biegunkach tych podczas pierzenia dochodzi do dużej utraty składników pokarmowych i następuje wstrzymanie procesu pierzenia. Gołębie wykazują silny zaburzony stan ogólny, brak apetytu i jasno-żółtą kremową biegunkę. Natomiast przy zakażeniu paciorkowcami streptokokus i gąkowcami stapylokokus w formie skórnej. Dochodzi do ropnego zapalenia mieszków piór. Pióra często wtedy wyrastają ze skrzywionymi chrągiewkami i licznymi prążkami głodowymi. Obserwujemy wtedy w miejscach zainfekowanych liczne ropne krostki, w miejscach gdzie są mieszka piór. Ptak, ptaki też często nie wytwarzają pudru. Oprócz zmian w brodawkach piórowych obserwujemy tak więc doczytajcie, kolejną. Dużą grupą chorób. Około 20% przypadków powodują zaburzenia w pierzeniu. Są choroby metaboliczne. Choroby te wynikają z braku istotnych składników pokarmowych potrzebnych do budowy piór albo z obniżonej możliwości przyswajania tych składników. Bardzo często w miastach obserwujemy gołębie miejskie z nienormalnymi, szarobiałymi piórami w miejscu piór niebieskich albo Kawki z odbarwionymi końcówkami piór. Sytuacja ta może być zwiona, związana z metatoksyną, czyli zatruciem metalami ciężkimi. Chodzi tu głównie o nadmierne spożywanie ołowiu, kadmu, talu, arsenu, aluminium czy niklu. No proszę, cała tablica Mendelejewa. Metale te działają konkurencyjnie do helatów, selenu i boru. Uniemożliwiają wchłanianie związków boru i selenu do organizmu. Helaty selenu i boru są kumulowane w piórach i dzięki tym związkom ptaki uzyskują barwę zielono-niebieską. Dodatkowo obserwujemy u chorych ptaków okresowe, smoliste stolce i spadek zainteresowania karmą. Ptaki chudną stopniowo zamiera, zamierają. Bardzo często ptaki też wstrzymują pierzenie i z powodu uszkodzenia wątroby na skutek zatrucia lekami. I wielu hodowców podaje za Pobiegawczo kompozycją 15-20 antybiotyków, tak zwanych cudownych miksów, przez cały sezon lotowy. Preparaty te uszkadzają wątroby i silnie zakłócają metabolizm aminokwasów siarkowych, zwłaszcza metioniny. Efektem są wyrastające słabe pióra mniejszej. Ech, wybaczcie, no, trochę nie przemyślałem tego, nie, bo nie spodziewałem się, że czytanie tego wymaga jednak dłuższego etapu. Musicie kochani robić sobie stop klatki, jeśli jesteście zainteresowani tym artykułem. Ostatnią grupą schorzeń zaburzających pierzenie są zaburzenia hormonalne. W procesie regulacji pierzenia zasadnicze znaczenie mają trzy hormony. Serotonina, melatonina i tyroksyna. Serotonina i melatonina to hormony... Dzięki którym ptaki orientują się, w jakiej porze roku się aktualnie znajdują. Serotonina uwalnia się podczas dnia świetlnego, a melatonina podczas nocy. Kiedy dłuższy jest dzień, to w organizmie wyższe jest stężenie. No właśnie, dosyć irytujące. Musicie robić stop klatki, powtarzam jeszcze raz. Bardzo ciekawy artykuł. Staram się naprawdę przytoczę wam tutaj to wszystko, ale musicie jednak, kochani, zrobić sobie stop klatki, bo artykuł wydaje mi się, że jest bardzo ciekawy i bardzo interesujący. Jak widzicie, autorem tego artykułu jest lekarz weterynarium Mariusz Krawczyński z Centrum Zdrowia Gołębi, oddział Mazowiecki, specjalistyczny gabinet weterynaryjny, przepraszam, pod skrzydłami. Lekarz Mariusz Krawczyński, ale 600 lecia, i tak dalej. Macie e-mail, macie numer telefonu i u pana Mariusza Krawczyńskiego to, co mówiłem odnośnie tego organo Właśnie ten lekarz weterynarii właśnie potwierdził mi odnośnie tego produktu, który był chyba dwa czy trzy filmy temu wstawiony na tym kanale, że. Że właśnie skuteczność oregano. Dobrze, przejdźmy do kolejnego artykułu. To jest ze strony Cest Pharma. To jest, tak bardziej, też bardzo ciekawy artykuł. Przeczytajcie sobie go, dlaczego pierzenie jest tak ważne. Naprawdę, róbcie sobie stop-klatki. Ja postaram się teraz szybko czytać, a ewentualnie dopełnicie sobie we własnym zakresie. Tych informacji, robiąc stop i na spokojnie wówczas będziecie mogli przeczytać całość artykułu. Jak widzicie, jest pierzenie i zabiegi. I tu w tym artykule uczulam jest bardzo dużo ciekawych informacji. To, co już mówiłem, że tak powiem w poprzednim filmie odnośnie pierzenia, musicie oczywiście, jeśli chcecie, polecam jeden artykuł i polecam ten artykuł. Tu jest bardzo duża, dużo cennych, ciekawych informacji. Ja co prawda tutaj zrobiłem to w formie takiego właśnie dla Was, żebyście sobie mogli to we własnym zakresie przeczytać, bo ten film musiałby trwać bardzo, bardzo długo. Musicie, tak jak mówię, stop klateczkę zrobić, za, zapauzować film, przeczytacie te określone wersy, które Was interesują, odpalicie, że tak powiem dalej, klikacie play, i dalej leci film, zatrzymujecie stop i sobie to y, zatrzymujecie. Mam tutaj na myśli szczególnie hodowców, dlatego to mówię, no, hodowców, którzy być może y, są osobami już troszeczkę nie starszymi i mają, no na przykład nie każdy, wiadomo, um, z komputerami jest y, za pan brat, tak jak osoby młodsze. Ale bardzo, bardzo ciekawy artykuł, Ewentualnie odeślę, odsyłam Państwa do, do, do strony Cest Pharma, tam możecie sobie w wyszukiwarce w Google wystukać i, i, i prawdopodobnie uda Wam się natrafić na ten artykuł. Zarówno jeden, jak i drugi artykuł nie jest w żaden sposób trudno odnaleźć na stronach internetowych. Dużo, dużo cennych informacji. Uważam, że że warto warto zgłębić te informacje szczególnie w okresie okresie w jakim teraz są nasze gąbki czyli okresie pierzenia. Widzicie tutaj jest takich kilka aspektów pierzenie rozpód, karma i suplementy to co jest to jest czynniki. Oni to jak gdyby tutaj z tego artykułu porównują troszeczkę z Portugalią, bo to raczej Cest Farma nie jest polską firmą, ale jest to artykuł w, w, polskim, w polskim tłumaczeniu, i raczej jest to również artykuł z myślą zredagowany z myślą o hodowcach z Polski, chociażby przez to tłumaczenie, które jest właśnie tutaj dostępne. Naprawdę bardzo, bardzo wydaje mi się, że ciekawe i zarówno jeden, jak i drugi artykuł. Ten artykuł pierwszy, który Wam przytoczyłem, jest chyba dostępny w formie dokumentu PDF, gdzie możecie sobie go spokojnie na własne potrzeby, wydaje mi się, pobrać i wówczas po otwarciu tego dokumentu w komputerze możecie sobie go w najprościej w świecie wydrukować jeśli tylko macie urządzenie drukujące, a więc drukarkę, ewentualnie poprosić kolegę, który takie urządzenie ma, żeby wam taki artykuł wydrukował. Wydaje mi się, że to jest dobre kompedium wiedzy. Bardzo, bardzo wydaje mi się takie fachowe. Są tutaj informacje zawarte zawarte w jednym i drugim artykule. Ja jeszcze was tylko już kończąc chcę odsyłać naprawdę do szukania takich we własnym zakresie cennych porad których w zasadzie na internecie jest cała masa. Warto wydaje mi się w okresie jesienno zimowym chłonąć tą wiedzę, która zaprocentuje na pewno szczególnie mam tutaj na myśli hodowców początkujących, rozpoczynających przygodę z hodową i pocztowych, hodowców, którzy są młodzi, stażem, młodzi wiekiem. Ja tak zaczynałem i polecam również wam w dobie, gdzie mamy dzisiaj internet, dostęp do internetu bez większego problemu możemy sobie pobrać i wydrukować masę cennych informacji. Takie rzeczy sobie tak jak ja robię, drukuję, wkładam to gdzieś do jakiegoś le leksykonu, chciałem powiedzieć do teczek i sobie one tam czekają na dany etap, okres życia głębi, gdzie chciałbym sobie takie informacje doczytać. Także moi drodzy, kończę. Dziękuję bardzo serdecznie za uwagę. Wybaczcie, robcie, róbcie stop-klatki, ewentualnie odsyłam Was do, do tych filmów. Z mojej strony to będzie tyle na dzień dzisiejszy. Do kolejnego filmu. Pozdrawiam serdecznie, trzymajcie się. Cześć.